co tu się dzieje. Słuchajcie, będzie odtworzenie słynnego wydarzenia pana Pawła Jumpera. Ty to już się... I got broads in Atlanta, two to the lean, the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacies. Zaczynamy nową serię Miejsca z historią. Trafiliśmy właśnie do Racieniewa w gminie Unisław. Gmina ta słynie z jednego, właściwie ta miejscowość, słynie z jednego filmu, panu Pawle Jumperze. I właśnie do niej wjeżdżamy. Na słynnej rampie pana Pawła. Miejsce jest popularne, kultowe. Przyjeżdżają wycieczki. Skąd jesteście? Stąd. Z Łodzi. To my z Łodzi przyjechaliśmy. Ja będę tu kurwa skakać, nie? Się śmiejcie, wzięliśmy rower. To jest skitu, kurwa, ja tu skaczę. Otoczenie trochę zarosło trawą. Ludzie składają podpisy. Ku pamięci imienia wielkiego kaskadera, a przede wszystkim wielkiego człowieka, z niesamowity wyczyn dokonany, pan Paweł Jumper, na zawsze w naszych sercach. W środku bałagan. Tok za oknem. No, przyjechała kolejna wycieczka. Kolejne samochody przyjechały zobaczyć rampę. Słuchajcie, czy pan Paweł nadal mieszka tutaj? Gdzieś? A, w Bydgoszczy mieszka. Chcieliśmy poznać pana Pawła Jumpera. Niestety mieszka podobno w Bydgoszczy, także przepadło. Okej. Okay. Ale jedzie kolejny zawodnik. Idzie nasz zawodnik. Pan Paweł. Ty, macie może zieloną koszulkę, bo zapomniałam wziąć. Nie mam. Nie masz skarpetek i sandałek, też to lipa. Ale kolega ma zieloną. Właśnie, przygotowania do odtworzenia słynnego wydarzenia. To jest jakaś zorganizowana akcja, że on to robi? Czy? Nie wiem. A wy też nie stąd, a skąd przyjechaliście? Z Bydgoszczy. Specjalnie żeby zobaczyć rampę? No. A ty skąd jesteś? Z Łodzi. Co tu się dzieje? Będzie odtworzenie słynnego wydarzenia pana Pawła Jumpera. Ty, to już się kameruje! Kameruje się, dawaj! Zobaczcie, zobaczcie to. Tyle ludzi. Bydgoszcz, Łódź, Warszawa. To będzie nie. Kurwa, rzeczywiście! Ałanie, wszystko boję! Oddaj rower! Słuchajcie, podobno jest to odtwarzane kilka razy dziennie tutaj jako najnowsza atrakcja turystyczna. Stawiasz litra? Jak się wypierdzi? Jak się co was skłoniło do przyjazdu specjalnie do rampy? Blisko mieszkamy. Blisko mieszkacie. No tutaj z Łodzi przyjechali podobno. Słucham? Z Łodzi przyjechali. Nie wiem. Kierownica do chuja, ja chciałem tutaj... Dużo ludzi tutaj przyjeżdża oglądać rampę? Jo, sporo. Dlaczego ten filmik na nowo stał się taki modny? Jak do szczerze tego doszło? Mówiąc nie wiem, ktoś go odkopał, słyszałem takie plotki, że na hajsownikach ktoś wrzucił ten materiał. I tak się stał modny. Ludzie to zaczęli powtarzać. A często odtwarzasz rolę pana Pawła? Kurde, przez jakieś 2 tygodnie odtworzyłem to chyba z 30 razy. Dużo turystów przyjeżdża. No sporo, prawie codziennie tutaj ktoś jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. Okay. Dzięki wielkie. Przyjeżdżacie oglądać pana Pawła? Nie, to byliśmy pierwszy raz, bo my daleko, nie? Skąd jesteście? Czernowa. To ile to jest kilometrów stąd? 20. Przyjechaliście specjalnie na rampę? Tak. Poskakać czy? Poskakać, pojeździć, popatrzeć.
popatrzeć. Popularne miejsce. No. To jednak jest historia. Tu się rodziła Wolna Polska. Z Warszawy teraz. Specjalnie z Warszawy przyjechali oglądać Pawła Jumpera. Skocznie. Patrz, tutaj jest samochodów. Ludzi jest coraz więcej. To jest naprawdę miejsce kultowe. Wszyscy chcą zobaczyć rampę. Słyszałem, że burmistrz chce budować pomnik pana Pawła za rozsławienie Racienia. Nie, Racieniewa. Racieniewa. Przepraszam, Racieniewa. Racieniewo. To ma wójta chyba, a nie burmistrza, nie? Raczej. Nie. Jak wam się podobało to historyczne miejsce? Które tylko ty znasz. Okay.